Dziękuję za wczorajszą modlitwę, spotkania i chcemy właśnie przede wszystkim, jak ta ofiara eucharystyczna, też złożyć dar dziękczynienia za duszpasterską troskę w intencji biskupa w całej archidiecezji, ale szczególnie oczywiście w naszej parafii świętej Marii Magdaleny. Cieszymy się z obecności wspólnej modlitwy. Stanie się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy Ciebie błogosławić będą. Mamy nadzieję, miłosierdziu Pana. On miłuje prawo i sprawiedliwość. Ziemia jest pełna Jego. Zaprowadził ich na górę wysoko osobno. Tam przemówił, tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. Wizytacja to szczególny czas spotkania biskupa ze wspólnotą parafialną. To czas podsumowania ostatnich lat życia duszpasterskiego i dokonań wspólnoty. Podczas rozmowy o sprawach radosnego przeżywania wiary, ale i o bolączkach oraz trudnych sprawach, jakie są udziałem naszego życia. Wizytacja to również zatrzymanie się nad nauką Jezusa Chrystusa i szczególny czas katechezy, którą głosi biskup. Właściwym miejscem i najbardziej godnym do ogłoszenia nauki Bożej jest msza święta. Pozwólcie zatem, abym na tej niedzielnej Eucharystii podzielił się z Wami moimi spostrzeżeniami, będącymi troską o wspólnotę parafialną, a szczególnie o jej duchowy rozwój. Zapewne wszyscy pamiętamy o bardzo ważnym wydarzeniu, jakim było przekazanie narodowi wybranemu dwóch kamiennych tablic zapisanych ręką Boga. Znalazło się tam 10 wskazań porządkujących życie ludzi wierzących. Izraelici uznawali je za najcenniejszy dar, dlatego przechowywali je w Arce Przymierza i strzegli ich jako wielką wartość, jednoczącą ich z Bogiem i między sobą. Mimo upływu wieków nie straciły one na ważności. Nie przestały obowiązywać i nadal stanowią znak zjednoczenia w wierze. Są cenne nie ze względu na wartość materialną, lecz cenne są jako znak woli Bożej określający porządek świata, w którym z szacunkiem mamy odnosić się do samego Boga, do siebie i do bliźnich. Dzisiaj chcę, abyśmy spojrzeli na jedno z przykazań, które we współczesnym świecie zbyt łatwo jest porzucane przez wielu wierzących. Zbyt łatwo wielu zapomina o nim i zbyt często dystansuje się od jego zachowania. Chodzi mi o trzecie przykazanie Boże. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Moi kochani, opowiadają, że podczas jakiejś naukowej wyprawy w głąb Afryki miejscowi tragarze bardzo gorliwie szli naprzód. Bez większego wysiłku pokonywali każdego dnia wyznaczoną trasę. Ale pewnego poranka tragarze odmówili wymarszu w drogę i nie w sposób było ich przekonać do zmiany zdania. Tłumaczyli parcie. Od paru dni biegniemy co sił, ale dusze nasze nie podążają. Teraz musimy poczekać, aby nas dognały. Dzięki naszemu Stwórcy my także otrzymaliśmy szansę poczekania na dusze.
czyli poświęcenia czasu Bogu i nam samym oraz właściwy odpoczynek. Nasz Zbawca dobrze przewidział pokusę, na którą narażeni są ludzie wszystkich czasów, a której na imię tempo i pośpiech dzielę doskonale na świat. Stąd, jak czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa, na tablicy przymierza umieścił przy trzecim przykazaniu słowa: pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracować, lecz w 7 dniu nie możesz przeto wykonywać żadnej pracy. Dla nas, wyznawców Chrystusa, miejsce szabatu zajęła niedziela jako Dzień Pański i pamiątka zmartwychwstania Jezusa. Jest ona powtarzana co dzień świętowaniem zwycięstwa Chrystusa nad złem, śmiercią i szatanem. Centralnym punktem tego dnia jest dla nas, chrześcijan, uczestnictwo we przyśle, spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym i wspólna modlitwa z braćmi i siostrami w wierze. Ojcowie Kościoła podkreślali, że obchodzenie niedzieli jest nie do pomyślenia bez zgromadzenia eucharystycznego. A kilkanaście lat temu święty Jan Paweł II napisał list o świętowaniu niedzieli zatytułowany Dies Domini, czyli Dzień Pański, w którym zbuduje swoje refleksje na temat ważności tego dnia w życiu chrześcijan. Ojciec Święty przypomina w nim, że żyjemy w niezwykle zagonionym świecie, przywiązanym do komputerów i telefonów komórkowych. Ludzkość zagubiła się w szukaniu postępu i wygody, nie licząc się z Bogiem i sprawami natury, uważając, że jeżeli człowiek jest panem świata, to wszystko mu wolno. Dlatego, moi drodzy, czas wizytacji jest nie tylko spotkaniem, ale również katechezą, która przypomina i poucza. Dzisiaj niech pouczeniem będzie fakt, że potrzebujemy zatrzymania i spojrzenia w stronę Boga i bliźniego, a także rachunku sumienia, ukazującego prawdę o stanie naszej duszy, a szczególnie odnalezienia siebie nie tylko w życiu Kościoła, ale na drodze u świętości. Ale również słowo wypowiedziane przez Jezusa spowodowało, że pozostał z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Zatem słowo może zabić lub pozostawić na ołtarzu Boga nasze życie i Boga do wieczności. I znów pytanie, jakie jest nasze słowo? Co pozostawić po sobie? I trzecia droga to miłosierdzie modlitwy. W Ewangelii widzimy wiele sytuacji, w których Jezus pozostaje na modlitwie. Idzie na pustynię, by modlić się w samotności. Przychodzi do świątyni jerozolimskiej i synagogi, aby we wspólnocie narodu wybranego uwielbiać Boga. Jak ważną jest w jego życiu modlitwa, niech świadczy fakt, że przed każdym wielkim wydarzeniem i wyborem modli się, aby wszystko spełniło się według zamysłu Boga Ojca. I znów potrzeba postawić sobie pytanie o ten znak miłosierdzia w naszym życiu, czyli modlitwę w domu, w gronie rodziny i modlitwę we wspólnocie Kościoła. Jest ona, czy jej nie ma? Moi drodzy, przyjmijcie dzisiaj przypomnienie o świętowaniu niedzieli. Przyjmijcie drogi chrześcijańskiego życia. Nie czynię tego jako wyrzut, lecz jako przypomnienie. Czynię to, aby obraz Kościoła, jaki pozostawiamy poprzez swoje życie, był wzorem dla innych, nie po to, by nas podziwiało, ale po to, by nas naśladowało.
Pozdrawiam dzisiaj to pasterskie pouczenie, aby wzrastała w nas miłość, rozwijała się wiara i umacniała nadzieję. A dziękuję za wszelkie dobro i troskę, jaką otaczacie wspólnotę Kościoła. Wypraszam dla Was u Boga dar błogosławieństwa, pokoju serca i zmiłowania, abyście zasłużyli na wieczną chwałę w niebie, w gronie świętych i błogosławionych. Amen. A teraz wyznajmy naszą wiarę. Podrybną,
a pod Rynną, słuchajcie, to są jak bicze wodne. Na wschodzie mówią hidromasaż. Księże proboszu, kręgosłup wiary przy tym się wzmocni. Trzeba mieć nadzieję.